Według szacunków specjalistów w Polsce w 2020 roku 3 do 3,5 tysiąca kobiet zachoruje na raka szyjki macicy. 2 tysiące kobiet umrze. Powodem będzie bezradność medycyny wobec zbyt późnego wykrycia choroby nowotworowej. My chcemy wyszukać pacjentki ze stanami przednowotworowymi, wyjaśnia koordynator Uniwersyteckiego Centrum Onkologii w Białymstoku, doktor habilitowany Paweł Knap. Taki etap pozwala na skuteczne leczenie. Tymczasem pacjentki, nawet te młode, wiedzę o podstawowym badaniu, cytologii, nierzadko mają zerową. Ja pytam pacjentki, które ukończyły liceum, które ukończyły szkołę średnią, czy mają wykonaną cytologię. Odbiegamy tu trochę od położnictwa, ale jak pan mnie o to pyta, to ja o tym wspomnę i pacjentki nie wiedzą, co to jest cytologia. Pobranie próbki komórek nie jest ani trudne, ani bolesne. Za cytologię płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponad 60 gabinetów na terenie województwa podlaskiego świadczy tę usługę. Jak informuje NFZ, jeszcze 3 dekady temu pod opiekę onkologów trafiały najczęściej pacjentki po 50 roku życia. Teraz do szpitali zgłaszają się na leczenie panie młodsze o kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Najmłodsza pacjentka operowana w Uniwersyteckim Centrum Onkologicznym z powodu raka szyjki macicy miała zaledwie 24 lata. 10-minutowa wizyta w gabinecie i bezbolesne pobranie komórek to niewielka cena za życie, tłumaczą medycy. Przy ostatnim prawidłowym wyniku należy ją powtórzyć za 2-3 lata, dodają. Ich argumenty przynoszą jednak mierne efekty. Zgłaszalność kobiet na cytologię jest w ocenie NFZ znikoma. Nie sięga średnio 25%, a w niektórych powiatach jest to zaledwie 6-8% populacji pań między 25 a 59 rokiem życia. Naprawdę jeszcze ciągle widzę ogromne braki w wiedzy naszego społeczeństwa i tu gdzieś jest furtka, żebyśmy te pacjentki edukowali, ale też materiałów jest dużo. Pacjentki korzystają z internetu nie tam, gdzie trzeba, a tam, gdzie trzeba. Gdzie trzeba by było, żeby dowiedziały się istotnych rzeczy, z tych informacji nie korzystają i to jest źle, bo niestety jeszcze ciągle społeczeństwo nasze nie jest do końca wyedukowane. Taka niewiedza może kosztować życie.